Wszystko wzięło swój początek od naszego Pana, Stwórcy. On wszystko uczynił, pięknie uczynił i stwierdził, że to było dobre. Ewangelista Jan mówi, że bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko, co było stworzone, pochodziło od Niego. On był tym, który nadał wszystkiemu sens i istnienie. I drodzy, póki nie uznamy, że Bóg istnieje, to pytanie o cel życia będzie ciągle pytaniem aktualnym i pytaniem, nad którym wielu będzie się trudziło. Co jest bardzo ważne, to to, że cel twojego życia to coś więcej niż tylko spełnienie twoje, wewnętrzny spokój, który możesz zdobyć i powiedzieć, o, teraz czuję się jakiś spokojny i szczęśliwy. To jest coś więcej. Jeśli chcemy dowiedzieć się, dlaczego żyjemy, musimy najpierw zatrzymać się nad rozważaniem dotyczącym istnienia Boga. Urodziłeś się, urodziliśmy się dla realizacji Jego celu. Powinniśmy być w pełni tego świadomi, że urodziliśmy się dla realizacji Jego celu. Poszukiwanie sensu życia to stary problem, z którym borykają się ludzie. Dlaczego ciągle szukają? Dlaczego ciągle szukają i nie znajdują odpowiedzi na to pytanie? Chcę powiedzieć, bo zaczynają w złym miejscu, od złego punktu wyjścia. Pytamy często samych siebie, jako młodzi ludzie, ale również i starsi stawiamy to pytanie, kim chciałbym zostać w życiu? Tak jak gdyby to był cel naszego życia. Co powinienem zrobić ze swoim życiem? Jak ono powinno wyglądać, by zmierzać ku jakiemuś konkretnemu celu? Zastanawiamy się nad sobą, jakie są moje aspiracje, kim chciałbym być. Tak jak gdyby to był cel mojego życia. Jakie są twoje cele odnośnie przyszłości? Jaki jest twój cel życia? Czy zauważyliście, że koncentrowanie się na sobie nigdy nie doprowadzi nas do poznania tego prawdziwego celu, dla którego zostaliśmy obdarzeni życiem? Biblia sprawozdaje, że to Bóg rządzi również i naszym życiem. Pamiętacie, co powiedział Hiob? W swoich trudnych chwilach udzielił niezwykłej wypowiedzi, która o czymś świadczy. Kiedy już był zrezygnowany, nie rozumiał wielu rzeczy, powiedział tylko te słowa: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Jego błogosławione. Nie rozumiał, dlaczego to, co się dzieje w jego życiu, ma miejsce, ale wiedział i był przekonany, że ponad tym wszystkim stoi Bóg, który doskonale wie, co się właśnie w tym momencie dzieje. W przeciwieństwie do tego, co dowiadujemy się z książek, z filmów, czy nawet wykładów, znaczenie życia nie jest ukryte w tych wypowiedziach, nie jest ukryte w nas samych i wpatrywanie się w samych siebie nie pozwoli odkryć tego konkretnego sensu życia. Dlaczego? Ponieważ
Sami siebie nie stworzyliśmy i nie jesteśmy w związku z tym w stanie odpowiedzieć na pytanie, po co właściwie ja istnieję. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wręczam wam coś, czego nigdy w życiu nie widzieliście. Nigdy z tym nie mieliście do czynienia. Przyglądacie się temu. Wiecie, że jest wielu ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest komórka? No, dla was to już jest jasne, oczywiste, ale bądźmy szczerzy. Jeszcze tak 20 lat do tyłu. Może dzisiaj nawet niektórzy z was, jak dostaną komórkę, to wam syn albo wnuczek musi ją odpowiednio ustawić, bo tak nie wiedzielibyście, co z tym zrobić, prawda? Długo byśmy się męczyli. Ja mam przyjaciela, który mi pomaga ustawić mój komputer. Gdyby nie jego pomoc, to musiałbym naprawdę się natrudzić, żeby zorientować się, co ja mogę z niego wycisnąć, jak mogę z niego najlepiej korzystać. A więc gdybyśmy dostali coś takiego do ręki, czego nigdy nie znaliśmy, mielibyśmy poważny problem, żeby odpowiedzieć, do czego to służy. Gdybym dał wam na przykład pendrive'a. Siostro Szkopińska. A nie śmiejcie się. Bracie Kowalski, bracie Iciński. Dla wielu z was, jeśli postawię to pytanie, dostalibyście pendrive'a. Ja sam nawet nie wiem, jak to dobrze wypowiedzieć. Pendrive'a, o tak nazwijmy. To mielibyście problem. Co to jest? Z czym to się je? A to jest rzecz, którą dzisiaj ludzie normalnie się posługują. Najprawdopodobniej po pewnym czasie odłożylibyśmy go na bok, nie wiedząc, jak z niego korzystać, do czego on służy, i leżałby gdzieś na półce. Albo zrobilibyśmy taki użytek, jak niektórzy ludzie, dzisiaj to mądrzy ludzie, dojrzali ludzie potrafią się zachować, wiedząc, do czego komórka służy, ale w pewnym momencie chyba zbzikowali, bo zaczęli rzucać tymi komórkami. Kto dalej rzuci? Są poważne zawody, moi drodzy. Kto dalej rzuci swoją komórką? Ale mam wrażenie, że wielu ludzi, nie wiedząc do końca, czym jest życie nasze, tak rzucają sobie nim. Kto dalej? Kto dłużej? I kto lepiej? Znam dwa przypadki. Z XX wieku, gdzie młodzi ludzie znaleźli pewne druciki, proste druty, które miały jakąś tam końcówkę elektroniczną. Przyglądali się temu, chodzili do szkoły, uczyli się fizyki, umieli czytać symbole, które są wypisywane na tego typu urządzeniach. Oglądali to z prawej i z lewej strony, a w końcu powiedzieli, to jest chyba grzałeczka, i włączyli to, włożyli do wody i włączyli, podłączyli pod baterię. W tym jeden i dwie osoby zginęły na miejscu. Okazało się, że to był to ładunek wybuchowy. Wśród tych dwóch chłopców był jeden z naszej adwentowej rodziny. Wielki smutek. Nie poznali się na tym, co to jest. A to było tak proste, o wiele prostsze niż wasz palec, mózg, oko. Jesteśmy bardzo skomplikowanym tworem. Zrozumienie celu i sensu życia wymaga nie tylko przyjrzeniu się i pomyśleniu, jaki powinien być sens naszego życia, ale powinien towarzyszyć nam nieco inny tok przyglądania się, analizowania, by czasem nie popełnić błędu. Drugi przypadek, który znam, na szczęście nie skończył się tak tragicznie, żeby zginęły dwie osoby, ale chłopcy, którzy się tym bawili, już nie mieli całych dłoni, już mieli część tylko dłoni po takiej zabawie.
nie poznali prostej rzeczy. I ta pomyłka kosztowała ich naprawdę bardzo drogo. Jest wiele takich rzeczy, z którymi mielibyśmy poważny problem rozpoznać, do czego one służą. Ale jest zawsze sposób, aby się o tym dowiedzieć. Można wypróbować i można przeżyć wielkie rozczarowanie, próbując na chybi utrafił, albo jest możliwość spytania kogoś, kto to tworzył, by nam wyjaśnił i dokładnie powiedział o jego przeznaczeniu, abyśmy później wiedzieli, co z tym dalej zrobić. To jest identycznie z naszym życiem. Możemy, drodzy, spekulować. Jaki sens życia najlepszy? Który wybrać? Jaki cel w życiu będzie dla nas najlepszy? Ale jest ktoś, kto może nas poinstruować i powiedzieć, po co nas stworzył, po co dał życie. Zostałeś stworzony przez Boga i Bóg może na to pytanie najlepiej odpowiedzieć. Jeśli tego nie zrozumiesz i nie przyjmiesz tej wypowiedzi, twoje życie nigdy nie nabierze tego właściwego sensu, dla którego zostałeś stworzony. Tylko w Bogu możesz odnaleźć swój cel i sens życia. Każda inna ścieżka poszukiwania będzie prowadziła cię w ślepy zaułek. Kolejna bardzo ważna myśl. Zostaliśmy stworzeni dla Boga, a nie Bóg został wymyślony dla nas, ani stworzony dla nas. Co za tym idzie? Powinniśmy żyć dla celu, jaki On nam wskazał, nadał, a nie powinniśmy używać Boga dla spełnienia naszych celów. Zgadzacie się? To On nas uczynił i On nadał nam cel i winniśmy w pełni poddać się Jego kierownictwu. Większość podręczników, których dzisiaj możemy znaleźć, jest ich całe mnóstwo, prowadzi nas bardzo dziwną ścieżką. Jakże sprytnie odprowadza nas od tego, który najlepiej wie, po co zostaliśmy stworzeni. Te książki, podręczniki najczęściej mówią, zrób to sam. Pomyśl o swoich marzeniach. Jeśli chcesz coś w życiu osiągnąć, co jest twoim celem, marzeniem, co pragniesz osiągnąć? Najlepiej, jeśli swoje priorytety weźmiesz kartkę i wypiszesz na kartce i wybierzesz z nich te najważniejsze i będziesz zmierzał do tego najważniejszego, bo być może masz kilka, ale wybierz ten najważniejszy i zmierzaj do niego. Wyznacz sobie cel. Odkryj w czymś swoje hobby, którym mógłbyś się zająć. Zobaczysz, będziesz szczęśliwy. Bierz się do dzieła. Nie czekaj. Wszystko jest w twoich rękach. Znacie te hasła? To nic nowego, ale bardzo głośno rozpowszechniane myśli, które jak gdyby mówiły, że całe szczęście i przyszłość zależy od ciebie. Nigdy nie poddawaj się. Drodzy, są to o pewnej wartości myśli i hasła, które pomagają w osiągnięciu znacznego sukcesu. Ale myślę, że jako chrześcijanie myślimy o nieco innym sukcesie i nieco innym celu, który nie przemija, który w pewnym momencie nie sprawi, że siądziemy i powiemy właściwie, myślałem, że to jak osiągnę, to już będę szczęśliwy. A wielu ludzi tak mówi, a to życie tak marnie mi przemknęło i nic
Nie widzę sensu tego życia. Po co ja się tyle szarpałem? Odnoszenie sukcesów, a realizacja celu w życiu to dwie zupełnie różne sprawy. Możesz odnieść miano człowieka sukcesu, ale nigdy możesz nie osiągnąć celu, do którego zostałeś powołany. Co chcesz uczynić? Stać się tylko i wyłącznie człowiekiem sukcesu, czy pragniesz jednak osiągnąć cel, dla którego darowano ci życie? Księga Przypowieści Salomona, 3 rozdział. I 5 mówi tak. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To jest piękny wiersz. Dzisiaj w Dniu Młodzieży dedykuję go nie tylko młodzieży, ale wszystkim nam. Nie ma człowieka tak mądrego, jak mądrym jest nasz Pan. Nikt nie znalazł odpowiedzi poza Bogiem na pytanie, po co zostaliśmy stworzeni. Mamy dwie możliwości. Albo spekulować w naszym życiu i szukać odpowiedzi na to pytanie, po co żyjemy i po co zostaliśmy obdarowani życiem. I tą drogę wybiera większość ludzi. Zastanawiają się, snują domysły, zgadują, teoretyzują. Czasami mówią właśnie, że zrobiłem to lub tamto, a jednak szczęścia nie osiągnąłem. Nie osiągnąłem tego celu, który chciałbym osiągnąć, bo teraz rodzi się następny cel, no ale już nie te lata i nie te siły, już go nie będę podejmował. Od tysięcy lat największe umysły, najwięksi filozofowie spekulowali na temat sensu życia. To, co wymyślili, to tylko domysły. Ale nie musimy spekulować, domyślać się. Przecież mamy jako chrześcijanie księgę, w której Bóg spisał konkretnie, po co nas stworzył. Tak jak najmądrzejszym sposobem zapoznania się i zastosowaniem jakiegoś przedmiotu jest zapytanie twórcy, tak samo najlepszym sposobem odpowiedzi na pytanie, skąd jestem, dokąd zmierzać, powinienem, zapytanie się tego, który nas stworzył. Możesz zapytać Boga lub przeczytać o tym w Jego Słowie. Właśnie ten drugi sposób, szukanie w Słowie Bożym. Bóg nie zostawił nas w niepewności. Nie chce, abyśmy domyślali się, łamali sobie głowę. Biblia objawia nam nie jeden, ale kilka celów dla naszego życia. Bóg jest nie tylko punktem wyjścia dla naszego życia, ale On jest źródłem naszego życia i inspiracji. By odkryć prawdziwe cele, dla których zostaliśmy stworzeni, musimy zwrócić się do Niego, a nie do ludzkiej wiedzy. Musimy budować swoje życie na odwiecznych prawdach, a nie teoriach filozoficznych. On, zanim nas stworzył, miał dla nas i wszystkiego tego, co nas otacza, swój cel. To prawda, że możesz decydować o swojej karierze zawodowej, kim w życiu chcesz zostać. Możesz wybierać współmałżonkę, małżonka. Mamy prawo. Tylko pytanie, czy to jest cel twojego życia? Możemy, drodzy, decydować o tym, ile dzieci będziemy mieli. Tak, Pan Bóg dał nam tą możliwość, posiadamy dostateczną wiedzę i umiejętność, wobec tego i o tym możemy decydować. Możemy decydować o tym, co będziemy w życiu robili, ale nie jesteśmy upoważnieni
do decydowania o tym, jaki jest cel naszego życia. O tym zdecydował ten, który nas stwarzał. Cel twojego życia powinien pozostawać w korelacji z Bożym planem dla całej ludzkości i na całą wieczność. Zadam wam, drodzy, to pytanie, które niechaj już zacznie kiełkować i szukać odpowiedź. Ja wam dzisiaj tej odpowiedzi nie udzielę, ale będę stawiał może jeszcze nie raz to pytanie. Jaki jest cel twojego życia? Na następnym spotkaniu będę chciał wam pokazać biblijne wskazówki odnośnie celu życia. Możecie rozmawiać między sobą. Możecie zachować to w tajemnicy dla siebie, by sprawdzić, czy rzeczywiście są to cele, te, które Bóg nam wyznaczył. Zgadzacie się, że podtrzymam was trochę w tajemnicy? Chociaż no nie jest to tajemnicą, bo znacie Słowo Boże. Być może już niektórzy z was mieliście taki moment w swoim życiu, że zaczęliście zastanawiać się nad tym pytaniem, jaki właściwie jest cel mojego życia, po co ja żyję. Jeśli zacząłeś się nad tym zastanawiać, to gratuluję, to dobra droga. To znak, że potrzebujesz tej odpowiedzi i powinieneś się nad tym zastanowić. A więc zacznijmy może jeszcze raz od nowa. Od początku. Nie jesteś dziełem przypadku. List apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 1, wiersz 15. Spójrzcie na niego. Ale gdy się upodobało, pisze Paweł, Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją. Bóg jest niesamowity. On nas zna, nim jeszcze nasi rodzice pomyśleli o nas, żebyśmy przyszli na świat. On już nas znał, już wiedział, jak nas ukształtować, jakie życie nam dać, byśmy mogli spełnić Jego cel w naszym życiu. To nie jest odosobniona wypowiedź, bo zarówno Stary, jak i Nowy Testament wypowiada się bardzo podobnie. Księga Izajasza, 49 rozdział, mówi tak. 49 rozdział, wiersz 1. Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie wy, dalekie narody. Pan powołał mnie od poczęcia. Od łona matki nazwał mnie po imieniu i uczynił moje usta ostrym mieczem i tak dalej. No Pan kształtował nas. Nasze pojawienie się na ziemi nie było pomyłką, ani nie jakimś niepomyślnym trafem. Twoje życie nie jest wybrykiem natury tak samo. Może dla rodziców byłeś nieplanowanym dzieckiem, ale to, że przyszedłeś na świat, nie było zaskoczeniem dla Boga. On nie był tym zaskoczony. On jako pierwszy o tobie pomyślał. Bóg świadomie wybrał dla ciebie rasę, kolor skóry, włosu, oczu, miejsce narodzenia i wszystkie inne cechy. To On decydował o tym. Bóg zaprojektował cię jako niepowtarzalną istotę. Cudownie pisze o tym psalmista w psalmie 139. Drodzy, możecie go otworzyć również ze mną od wiersza 3. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na ustach moich, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Jest nieprawdopodobne. Mamy Boga, który nam dał życie, który nas ukształtował, który pomyślał o nas pierwej niż
rodzice nasi nas poznali i zobaczyli na własne oczy, był tym, który wiedział, po co nas powołuje. Bóg zaplanował, kiedy się urodzisz i gdzie się urodzisz. Mam potwierdzenie na to. Też może jest to dziwne, ale Księga Dziejów Apostolskich o tym mówi, co prawda w taki bardzo ogólny sposób, ale to świadczy o Bożych planach i ich realizacji. Księga Dziejów Apostolskich, 17 rozdział i wiersz 26. Jest to słynne przemówienie, w którym apostoł sprawozdaje o tym, jak to Bóg z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi i ustanowił dla nich wyznaczone kresy i czasu, i granice ich zamieszkania. Decyzje Boże. Po to, by mógł człowiek realizować Boży plan. A więc pytanie, jaki jest Boży plan, jaki jest Boży cel dla mnie? Czy cel, który sobie obrałem w życiu moim, jest tym celem, który jest zgodny z Bożym zamiarem w stosunku do mnie? Wróćmy, drodzy, do Księgi Izajasza. Tam wiele wypowiedzi jest pięknych, ale w 45 rozdziale Księgi Izajasza, 45 rozdział, wiersz 18, mówi tak, bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, nie od tak, aby się kręciła i aby się jakoś to życie toczyło, ale nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Ja to wszystko zaplanowałem, ja wiedziałem, po co to wszystko czynię. Drodzy, myślę, że powinniśmy być pełni zachwytu dla tego Boga, który trzyma pieczę nad tym, co dzieje się wokół nas. Jest tym, który trzyma nas w swoich dłoniach, nadaje nam kierunek i sens życia, pokazuje nam, jak nasze życie powinno wyglądać i daje nam prawo decyzji, wyboru, choć jest tak potężnym i niepojętym do końca Bogiem. Kiedy Pan Bóg stwarzał naszych rodziców pierwszych, to wiedział, po co ich stwarza i wiedział, co im zlecić, co im zadać jako zadanie do wykonania, do wypełniania. To On nadał im sens życia. Już nie będę wracał do tych myśli, które są wam doskonale znane. Powiedział im o wszystkim, co mają czynić. Bóg jest wspaniały, pełen miłości, pełen dobroci. Gdyby nie było Boga. Drodzy, w moich oczach wszystko straciłoby sens. Nawet możliwość przeżycia na tej ziemi, przepraszam, już nie będę mówił tutaj mniejszych ilości lat, pozwolę sobie przejść ponad naszych jubilatów. Gdyby nawet przyszło mi przeżyć i 90 i 100 nawet lat, to i tak to wszystko jest, prawda, siostro Mirek? Marność. Bez Boga jakiś sens. Jaki sens trudzenia się i szarpania. Ale Bóg jest i to On nadał nam konkretny cel. Jeśli to stanie się oczywiste dla nas, nasze życie nabierze głębokiego sensu. Wracam do Księgi Izajasza, drodzy, by z niego, z tej księgi, z 44 rozdziału przeczytać jeszcze jeden wiersz, wiersz drugi. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeruzalemie, którego wybrałem. Nie bój się. Masz Boga wspaniałego. Możesz poddać Mu się i nie bać, co przyniesie jutro.
W życiu kierujemy się różnymi czynnikami, nabierając pewnego celu w życiu. Niektórzy kierują się na przykład zazdrością i zawiścią. On ma dom. Tak mu się dobrze mieszka. Ja powinienem też mieć dom. Potrzebujemy, ale czy potrzebujemy aż taki? I kładziemy wszystko na jedną szalę. I to jest cel w naszym życiu. Idziemy rano do pracy, po południu mamy jeszcze jakieś pół etatu, a może i cały etat, no bo chcemy osiągnąć swój cel. Zauważcie, dla tego celu, który wybierzemy, spowodowanego jakąś zazdrością, zrobimy wszystko, aby to zrealizować, bo to staje się celem naszego życia. Czasami lęk nadaje kierunek naszemu życiu. Wychowani w pewnych warunkach, nawet nie wiemy o tym, że lęk potrafi sterować nami w pewnym momencie. Adam i Ewa nawet nie wiedzieli, kiedy z powodu lęku zaczęli się chować. Mojżesz uciekł, Eliasz uciekł, chciał się skryć. Lęk sprawia, że my dziwnie się czasami zachowujemy. Pamiętam, jak byłem w pewnym kraju na zachodzie, a było to w czasach, kiedy w Polsce był jeszcze ustrój sprawiający, że czuliśmy się bardziej zniewoleni. Pozwoliliśmy sobie pójść na basen studencki zamknięty już, bo to było po godzinie 20, ale Polak dziurę w płocie znajdzie. Poszliśmy, pływaliśmy sobie i w pewnym momencie przyszli ochroniarze i pilnowali tego wyjścia, którym my żeśmy weszli. Nie wiedzieliśmy, co robić, baliśmy się. Kolega, który znał język, ja mówię, no idź porozmawiaj z nim. On mówi, ja nie znam języka, pływam dalej. Udawał, ale przyszedł czas, że trzeba było wyjść. Mogę wam szczerze powiedzieć, że wychowany w tym kraju komunistycznym, wychodziłem przez tą dziurę taki, że czekałem, kiedy tylko na mnie spadnie jakieś uderzenie. Lęk sterował moim zachowaniem. Lęk może układać cel naszego, sposób naszego życia, nadać sens naszemu życiu. Brzydki, niewłaściwy sens. Drodzy, czasami poczucie winy kształtuje nasze życie. Chcielibyśmy się schować przed całym światem, ukryć ten wstyd. Ale drodzy, chcę dla tych, którzy mają świadomość swojej, może niechlubnej przyszłości, spojrzeć jak psalmista na tą cudowną wypowiedź z psalmu 32 i wiersza 1, gdzie psalmista powiedział tak: błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. O, jakże lekko! Jakże dobrze jest, kiedy możemy nasze winy, nasz lęk, nasze obawy, nasze wszelkie niewłaściwe odczucia złożyć w rękach Bożych, nasze nie tylko odczucia, ale i przeżycia i poczuć tą ulgę, wolność, uwolnienie od tego wszystkiego, rozpocząć nową kartę naszego życia z Nim. On nie chce żyć naszą przeszłością. On nie chce być ograniczony naszą przeszłością. On daje nam wolność i radość życia, z której możemy korzystać. On nadaje nam cel, niezależnie od tego, co było w przeszłości, co puszcza w niepamięć i czyni nas naprawdę ludźmi wolnymi. Błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono winy. To cudowna myśl. Zawiść, złość, jaka może również nadawać kierunek twojemu życiu, chcę powiedzieć, zniszczy ciebie i niczego nie zmieni w stosunkach między tym, do kogo czujesz złość, a tobą. Pozbądź się jak najszybciej, bo to na pewno nie jest cel i nie powinien być cel twojego życia. Bogactwo, zbieranie bogactwa,
No, gdyby tak było, że to daje prawdziwy sens i prawdziwy cel życia, to wielu ludzi powinno być szczęśliwych, a jednak okazuje się, że oni dalej szukają szczęścia, a nieraz zrezygnowani z takiego życia w obfitości, o jakiej nawet nam się nie marzy, gotowi są zakończyć to życie, bo nie są usatysfakcjonowani. Chęć zadowolenia innych? Młodzi ludzie mają często sugerowane przez rodziców, dziadków, ja to tak marzę, że mój syn zostanie lekarzem, a prawnikiem. Marzenia rodziców. I rodzice pchają, a on nie ma ku temu pociągu, lub ona. Nie ma pragnienia. Drodzy, realizacja czyichś celów nie da nam szczęścia nigdy. Chęć bycia takim jak inni też nie zadowoli nas, dlatego że mamy jedyny wzór doskonały, inni ludzie są zawodni i w końcu zagubimy się wśród nich i nie będziemy nikim. A jeśli chcemy wszystkim się podobać, to drodzy, pamiętajmy o wypowiedzi tej, którą Pan Jezus powiedział: jeśli chcesz wszystkim się podobać, to jest niemożliwe, bo albo jednemu, albo drugiemu nie będziesz się podobał. Jeśli chcesz służyć dwom Panom, Ewangelia Mateusza mówi, nie da rady. Musisz w życiu obrać cel. Cel, który uczyni cię szczęśliwym. Jak prowadzić zatem życie świadome celu? Na to pytanie dam wam odpowiedź. Poznać cel, dla którego zostaliśmy stworzeni. Powiecie, to nie jest odpowiedź do końca satysfakcjonująca, wiem o tym. Ale jeśli nie poznasz tego celu ze Słowa Bożego, będziesz się błąkał. Życie bez celu to życie stracone. Życie z obranym niewłaściwym celem to też życie stracone, tylko w inny sposób. Poznać cel w życiu. Ten prawdziwy cel, który został mi nadany, kiedy otrzymałem życie od Boga, który jest moim Stwórcą, to również przyjąć pouczenia i kierunek, który chce nadać mi Bóg. Wiecie, że życie z sensem ma wiele korzyści, niesie ze sobą wiele korzyści. Jeśli masz sens w życiu, to masz również i siły, by ten cel osiągać. Każdy cel, który sobie wytyczymy, będzie nas mobilizował i dodawał nam siły. Mając cel, możesz wiele znieść. Nie mając celu, będziesz szybko się załamywał. Mając cel, masz nadzieję, która będzie cię prowadziła dalej do przodu. Mając nadzieję i mając sens, masz pewien pokój w sercu, który jest potrzebny. Ktoś powiedział tak: największą tragedią nie jest wcale śmierć, ale jest życie bez celu. Nawet lekarze zauważyli to, iż w momencie, jeśli pacjent, który jest ciężko chory, nie ma chęci do życia, nie ma celu, nie ma mobilizacji, nie ma nadziei, to i pastylki za wiele jakoś nie chcą pomóc i trzeba szukać jakichś innych rozwiązań, by tego pacjenta wyprowadzić z dołka. Mieć sens w życiu, cel w życiu. Cel, który posiadasz, będzie nadawał kierunek twojemu życiu. Będziesz wiedział, że mając ten cel, pewnych rzeczy nie warto się imać, a inne są bardzo wartościowe. Kiedy masz cel, będziesz robił przede wszystkim to, co wiąże się z twoim naczelnym, głównym celem. Żona mnie czasami wysyła ze śmieciami.
Ale tyle razy, ile wracam, ona mówi, ja nigdy nie wiem, kiedy ty wrócisz. A powiem wam dlaczego. Bo wyrzucenie śmieci nie jest moim jedynym celem. Ja po drodze łapię wiele innych możliwości, przygód. Gdyby to było najważniejsze i jedyne, dlaczego wyszedłem i miał się wokół tego koncentrować, że za chwilę wrócę, a tam następne wiadro pełne śmieci, to ja bym biegał w to i z powrotem i z nikim się nie zatrzymał na klatce schodowej, tylko bym wykonywał to, do czego zostałem zobowiązany, co chciałbym wykonać jak najlepiej. Rozumiecie? Cel nadaje sens życiu i sprawia, że zaczynamy się głównie wokół tego koncentrować na tym, co jest dla nas najważniejsze. A więc stawiam jeszcze raz, bo już czas, stawiam jeszcze raz to pytanie, zostawiając was z tym pytaniem na pewien okres czasu, nie wiem jeszcze na jak długo, ale ważnym pytaniem, które musisz sobie zadać. Jaki jest cel twojego życia? Ciekaw jestem już dzisiaj, czy znajdziecie odpowiedź w tym, co będę chciał wam powiedzieć. Ale wierzę, że mówię do ludzi wierzących, którzy będą kontrolowali swój cel życia w zgodzie z Bożymi naukami. I z chęcią zwrócę na to uwagę. Niech Pan pomoże, abyśmy go znaleźli i utwierdzili się, że nie straciliśmy może kilkunastu, kilkudziesięciu może lat, a może życia naszego na celach, które wcale nie wytyczył nam Pan. Modlę się o to w waszym i swoim imieniu. Amen.